Zofia Stryjeńska Ciężniczka Malarstwa. Pewnego razu poetka Maria Pawlikowska Jasnorzewska usłyszała w swoim krakowskim domu dźwięki fortepianu. Ktoś grał na dole w salonie to nie ulegało wątpliwości ale kto nie miała pojęcia. Kiedy weszła do pokoju, gdzie stał instrument. Zobaczyła siedzącą przy nim obcą osobę, która bez najmniejszego zmieszania waliła w klawisze z dużym wdziękiem. Kiedy zobaczyła lirkę Pawlikowską, powiedziała: Jestem Zofia Lubańska. Ten domek mi się podoba, więc weszłam przez werandę i gram sobie na fortepianie. Proszę mi nie przeszkadzać. Tak właśnie Zofia Lubańska, która potem została Zofią Stryjeńską, Weszła w świat krakowskiej bohemy. Ta świetna polska malarka, której obrazy w pewnym momencie chcieli mieć na własność absolutnie wszyscy, urodziła się w Krakowie, w domu pana Franciszka i pani Anny, prowadzących sklepik z galanterią na Starym Mieście. Tata uczył Zochę rysunku i zabierał ją w miejsca, które malowała potem już jako dorosła artystka. Na targi i bazary, gdzie mieszkańcy podkrakowskich wsi i górale z Zakopanego handlowali swoimi wyrobami, kwiatami, owocami, warzywami i wszystkim, co tylko dało się sprzedać. Mała Zocha uwielbiała przeciskać się z ojcem pomiędzy straganami, uginającymi się od kolorowych marw i rysów, albo gałązek bzu pośród stoisk z oscypkami z zakopanego i kopami buraków i jabłek, które przywozili na swoich drabiniastych furach mieszkańcy podkrakowskich słomnik albo z kawiny. Zocha uwielbiała rysować. Jak większość naszych bohaterek, jednak żyła w czasach, w których kobiety, artystki nie miały łatwego życia, a w szkole dla malarzy, na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nie przewidywano miejsc dla kogoś innego niż studenci mężczyźni. Zocha jednak nie zamierzała się poddać. Obcięła włosy na krótko, włożyła na siebie męskie ubrania, podrobiła papiery i jako swój własny brat, Tadeusz, ruszyła do Niemiec. By tam w przebraniu mężczyzny studiować malarstwo. Ukrywanie się w stroju chłopaka i zachowanie w tajemnicy swego prawdziwego oblicza to nie jest wcale takie proste zadanie. Koledzy patrzyli na Tadeusza podejrzliwie, chcąc go przyłapać na kłamstwie. Po roku Zocha wróciła więc do Krakowa, już w sukience, nie w surducie i zaczęła malować, a Kraków zakochał się w jej obrazach. Zocha była rozchwytywana i absolutnie wszyscy chcieli mieć coś namalowanego przez nią w swoich pałacach, kawiarniach, mieszkaniach, a ona pracowała jak szalona. Malowała obrazy, ilustrowała książki, projektowała zabawki dla dzieci i karty do gry, robiła plakaty, wymyślała tkaniny, a nawet dekorowała wnętrza wielkich statków pływających z Polski do Ameryki, na przykład transatlantyku batory. Każdy chciał mieć własną stryjeńską. Za swoje prace dostawała wciąż nagrody i w Polsce i za granicą. Jej wielki talent dostrzegali wszyscy. Motywy z jej obrazów i litografii wykorzystywano na przykład na opakowaniach czekolad albo na porcelanowych zastawach. Smutne w jej historii jest niestety to, że choć przez chwilkę świat ją kochał i nosił na rękach, niedługo potem jakoś o niej zapomniał. Zocha zniknęła z salonów. Nie zapraszano jej już ani nie kupowano jej dzieł. Ale teraz znów pamiętamy o zwariowanej Zośce. Na całe szczęście.